hitowa mega paka Max Box z internetem światłowodowym 1 giga i rozszerzoną ofertą telewizyjną za połowę ceny przez pierwsze 3 miesiące. Zamów, wystarczy jeden telefon. Pruszkowskie Towarzystwo Sportowe Lider to ponad 16 lat historii, tradycji i sukcesów. To znakomici sportowcy oraz liczna i wyjątkowo aktywna grupa fanów, którzy z hasłem Lider walczy do końca, po blisko dwuletnich zawirowaniach i perturbacjach, informują o powrocie na parkiet. Łukasz Dmuchowski, wiceprezes Pruszkowskiego Towarzystwa Sportowego Lider Pruszków. Panie prezesie, jak wygląda aktualna sytuacja PTS Lider? Aktualna sytuacja wygląda tak, jak widać. Trenujemy, przygotowujemy się do startu w rozgrywkach drugiej ligi koszykówki kobiet w sezonie 2020-2021. Mamy kilkanaście dziewczyn na pokładzie, ale o nich pewnie za chwilę. Trenera, sztab szkoleniowy. Panie prezesie, w jednym z wywiadów, posłużę się cytatem, powiedział pan między innymi, iż działacze Lidera chcą ogłosić światu, że wyszli na prostą i ani im się nie śni rozstawać z pruszkowską koszykówką. Wszystko wygląda tak jak dawniej. Co pan miał na myśli, mówiąc wszystko jak dawniej? Albowiem nie jest tajemnicą, że nadal macie kłopoty z długami, zadłużeniami. Bardzo proszę. Tak. Absolutnie nie odżegnujemy się od zobowiązań finansowych, które ciążą na naszym stowarzyszeniu. Wszystkie osoby, które uczciwie zarobiły swoje pieniądze, pracując bądź świadcząc usługi dla PTS Lider Pruszków w poprzednich latach, te pieniądze na pewno otrzymają. Natomiast chciałbym też zauważyć, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego na już i na teraz, ponieważ manna z nieba nam nie spadnie. Musimy te pieniądze wypracować swoją ciężką pracą. Musimy przekonać potencjalnych sponsorów i partnerów do tego, aby nam zaufali i żeby pozyskać środki finansowe, które jednocześnie będą służyły zarówno rozwijaniu projektu PTS Lider Pruszków, od nowa, odbudowywaniu tego projektu, jak i oczywiście po części spłacie tych zobowiązań. Jeżeli chodzi o zobowiązania, są już również prowadzone negocjacje na temat ewentualnych ugód z danymi podmiotami albo osobami, tak aby po prostu rozłożyć te zobowiązania na raty i gdzieś tam w jakimś czasie określonym, wedle ustaleń, sobie je spłacać. Rozpoczynacie budowę zespołu, że tak powiem, od początku. Więc pierwszy na pokładzie sternik, czyli trener Jakub Musijowski. Dlaczego właśnie ten trener? Z panem trenerem Jakubem Musijowskim miałem okazję już wielokrotnie rozmawiać w zeszłym sezonie, w momencie, kiedy Lider Pruszków nie grał na seniorskich parkietach. Bardzo długo i rzeczowo rozmawialiśmy na temat koszykówki, na temat postrzegania koszykówki i rozumowania koszykówki i bardzo mi się spodobała idea prowadzenia drużyny, o której mi opowiadał. Doszedłem do wniosku, że będzie to, wspólnie z kolegami, doszliśmy do wniosku, że będzie to odpowiedni kandydat i po prostu będzie w stanie sprostać oczekiwaniom, ponieważ umówmy się, że Lider Pruszków to jest marka wymagająca, marka znana, więc na pewno bardzo dużo osób będzie sprawdzało i będzie śledziło nasz powrót na seniorskie parkiety. Wspólnie budowaliście ten zespół, tą 14-osobową drużynę. Proszę powiedzieć, jakie oczekiwania i co może pan powiedzieć na temat tych dziewczyn? To może tak, po kolei. Okay? Na pewno nie stawiamy przed tym zespołem żadnego konkretnego celu sportowego. Zdajemy sobie sprawę, że są tutaj dziewczyny, które miały zarówno przerwę w grze w koszykówce, 2-3-letnią. Są dziewczyny, które przychodzą do naszego zespołu z Ligi Akademickiej razem z trenerem Jakubem Musijowskim. Są również też dziewczyny, które oczywiście są w stałym rytmie gry i bardzo dużo sobie po nich tutaj oczekujemy. Natomiast absolutnie nie stawiamy żadnego wymagania sportowego. To znaczy ja będę zadowolony w momencie, kiedy drużyna będzie grała w sposób składny, ładny, atrakcyjny dla kibiców, będzie zachęcała swoją grą i przede wszystkim będzie sprawiała radość również całemu sztabowi szkoleniowemu z wprowadzenia jej. Oczywiście będę bardzo zadowolony, jeżeli uda nam się przebrnąć grupę łódzko-mazowiecką na przykład na dwóch czołowych miejscach i zagrać w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Będę bardzo zadowolony, ponieważ to jest sport i zawsze walczymy o najwyższe cele, ale nie będę absolutnie rozczarowany, jeżeli to się nie uda. Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, nie stawiamy żadnego konkretnego celu, poza tym, żeby zbudować solidne
podstawy i solidną bazę do dalszej pracy i do dalszego rozwijania naszego klubu. Jeżeli chodzi o zawodniczki, mamy na miejscu, mam takie wrażenie, zbiór z doświadczenia, z młodością, ponieważ mamy tutaj zarówno zawodniczki, tak zwane stare wyjadaczki z lig, zarówno drugiej, jak i pierwszej. Mamy oczywiście wychowankę Klaudię Babecką, jej wielki powrót, już tutaj gdzieś ogłosiliśmy światu. Mamy również zawodniczki takie jak Weronika Dąbrowska bądź Katarzyna Krajewska. Są to koszykarki, które były w kadrze pierwszoligowej drużyny lidera Pruszków i w sezonach 17-18 i 18-19 zdobywały srebrny medal z naszym teamem. Dochodziliśmy razem z nimi do finału. Mam takie wrażenie, że jest tutaj dużo dziewczyn, które mają coś do udowodnienia i które mają bardzo dużo przede wszystkim do zyskania, jeżeli chodzi o grę w naszym zespole i pokazanie światu, że faktycznie warto na nie stawiać, warto im dać szansę i warto im zaufać. Macie ogromną rzeszę oddanych kibiców, bo niejednokrotnie udowodnili już. Co pan powie im, w jaki sposób zachęcić do dalszej współpracy z klubem, z zespołem, z dziewczynami? Prawdę powiedziawszy, nie muszę nikogo do niczego zachęcać, ponieważ w momencie, kiedy ogłosiliśmy światu, mniej więcej w połowie sierpnia, nasz powrót na seniorskie parkiety, aż do teraz otrzymuję sygnały od ludzi, którzy zawsze za nas trzymali kciuki, byli naszymi kibicami i sympatykami na dobre i na złe. I część z tych osób już teraz została zaangażowana w pracę z zespołem. Że można powiedzieć, że jesteśmy na terenie miasta pewnym społecznym fenomenem, ponieważ zgłaszają się do nas ludzie, którzy w młodszych swoich latach, licealnych, początku studiów, byli bardzo blisko związani z liderem Pruszków w czasach, gdy ten grał jeszcze na poziomie ekstraklasy. Natomiast w tym momencie ci ludzie, już jako faktycznie dorosłe osoby, zgłaszają się do nas kolejno jako trener przygotowania motorycznego, jako informatyk, jako osoba od marketingu, osoba od grafiki komputerowej, osoba, która jest fizjoterapeutą. I te wszystkie osoby zgłaszają swoją chęć i pomoc, aby po prostu ten projekt rozwijać, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny. I wiem, że już są dalsze sygnały, że faktycznie kilka jeszcze osób będzie za chwilę chciało się do mnie odezwać. Także to bardzo cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o kibiców, lider Pruszków zawsze cieszył się wsparciem kibiców i sympatyków. Nasze mecze zawsze osiągały bardzo przyjemną frekwencję, jak na koszykówkę kobiet. No i życzę sobie i na pewno wszystkim tutaj mieszkańcom, żeby do tej tak było dalej. Tak? Nowy trener drugoligowego zespołu koszykówki kobiet PTS Lider Pruszków Jakub Musijowski przedstawił drużynę i sztab szkoleniowy oraz plany odbudowy zespołu i zadania na najbliższą przyszłość. Panie trenerze, gdzie i kiedy podjął pan decyzję o tym, żeby zgodzić się trenować Pruszkowski zespół? A tak naprawdę to już trochę trwa. Z Łukaszem, tutaj głównym zarządcą lidera, już rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I w okolicach wakacji przyszedł taki moment, że usiedliśmy sobie do stolika i porozmawialiśmy na temat właśnie przyszłości lidera, jak to będzie wyglądało, jaki będzie projekt, jaki jest pomysł na funkcjonowanie zespołu w drugiej lidze. I podjęliśmy decyzję razem właśnie z Łukaszem, że ja będę głównym trenerem lidera, z czego oczywiście jestem bardzo zadowolony. Pruszkowski zespół, niby 16 lat historii, ale budowany jest od podstaw. Jest to ogromny obowiązek. Poza tym jest ogromne oczekiwanie kibiców, sympatyków. Czy ma pan tą świadomość? Oczywiście, że tak i nie boję się wyzwań. Jestem przygotowany właśnie na ciężką pracę. Słynę z tego, że bardzo mocno przykładam się do każdego treningu, motywuję dziewczyny, więc myślę, że przed nami ciekawy sezon jest i mam nadzieję, że sprostamy tym wyzwaniom, które stawiają nam kibice, lider i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Kto będzie pomagał trenerowi Musijowskiemu w pracy? Jeżeli chodzi o asystenta, to mamy już pewne nazwisko, ale to na razie jest tajemnica i dojdzie w trakcie sezonu. Jeżeli chodzi o fizjoterapię, to Bartek Bęza będzie się tym zajmował. Już obecnie zajmuje się dziewczynami, więc wykonuje naprawdę świetną robotę. I dzisiaj pierwszy raz na treningu jest trener przygotowania motorycznego Robert Świerszcz. Proszę powiedzieć, czego w rozmowach oczekiwał zarząd od trenera, a to na tej podstawie trener będzie oczekiwał od swoich podopiecznych? Przede wszystkim chcieliśmy zbudować ciekawy zespół, taki, który powalczy w drugiej lidze. Nie było na razie mowy o awansie, czy po prostu o jakichś niższych lokatach. Mamy grać, mamy się pokazać, ale wiem od razu po sobie, że jestem tego typu trenerem, że będę starał się walczyć o jak najwyższe cele i zarząd został o tym też poinformowany. Czy tego chcą, czy nie, ja i tak będę walczył o to, aby być może w przyszłości, albo jeszcze w tym sezonie awansować jak najszybciej do pierwszej ligi. Ale to jest tak naprawdę mój osobisty cel.
zawodniczki są już z tym zapoznane i mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze funkcjonowało i szło w tym właśnie kierunku. Jeżeli chodzi o zarząd, to mamy bardzo dobre relacje, więc od tego zaczęliśmy i fajnie to wygląda. Panie trenerze, z tego co wiem, zespół został, budowa zespołu została zakończona. Czy może Pan zaprezentować swoje podopieczne? Oczywiście, że tak. Na pozycji numer 1 mamy dwie zawodniczki, na pozycjach 2, 3 mamy aż 6 zawodniczek i na pozycjach 4, 5 również 6 zawodniczek, czyli w sumie 14-osobowy skład. Jestem bardzo z tego zadowolony, ponieważ na każdej pozycji mamy parę zawodniczek i zawsze można rotować w składzie, tak? I oczywiście rywalizacja na treningach jest jeszcze lepsza. Jeżeli chodzi o personalia osobiste, to tak, przede wszystkim Klaudia Babecka, która jest wychowanka zespołu, będzie grała na pozycjach 4-5, została przeniesiona z obwodu bardziej pod kosz, jako taka mobilna czwórka, więc mam nadzieję, że tutaj zafunkcjonuje. Drugą zawodniczką jest Agnieszka Laura Lichomska, jest to przede wszystkim typowy strzelec, który potrafi razić i za trzy, zagrać jeden na jeden, jak i z obwodu trafić, więc będzie na pewno bardzo mocnym punktem. Najwyższa w zespole Aleksandra Wolska, która będzie grała na piątce. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby pracowała bardzo ciężko w obronie i to, co będzie miała w ataku, to na pewno wykona. Magdalena Mołow, która ma doświadczenie z Ekstraklasy Siedlec, będzie to zawodniczka obwodowa, która również trafia za trzy, więc myślę, że tutaj będzie mocny jej punkt. Kolejna zawodniczka na pozycji numer 1 jest to Dimitria, pochodzenia greckiego. Jest to super zawodniczka, bardzo mocna, atletyczna, więc będzie układała nam grę w zespole. Weronika Dąbrowska, znana również tutaj w Pruszkowie. Super rzut za trzy, również obwodowa zawodniczka. Będziemy pracować na tym, żeby dużo grała jeden na jeden i myślę, że tutaj bardzo fajnie skomponuje się z pozostałymi zawodniczkami obwodowymi. Dalej mamy Kaśkę Krajewską, młodą zawodniczkę, która również jest tak naprawdę z lidera. Jest to również zawodniczka, która potrafi zagrać jeden na jeden, fajnie po broni i myślę, że tutaj połączenie trzech, czterech obwodowych zawodniczek, ona może się również bardzo fajnie sprawdzić. Dalej mamy Kasię Strzelec, jest to młoda zawodniczka, która na poziomie drugoligowym nie grała, jest wychowanką Ursusa, ale damy jej szansę, bo również ciężko pracuje i myślę, że może z meczu na mecz dostawać coraz więcej minut. Klaudia Wójcik, jak również tak jak Kaśka Strzelec, jest to młoda zawodniczka, która też jest nieobeznana jeszcze z drugoligowymi parkietami, ale myślę, że może się tutaj spełnić, jest to zawodniczka pod kosz 4-5. Dalej mamy młodą Natalię Łozińską, również podkoszowa zawodniczka, ale śmiało mogę powiedzieć, że jest mobilna, ponieważ potrafi rzucić również za 3 punkty, no i będzie na pewno walczyła pod koszami. Kolejna zawodniczka z pozycji numer 1, Aleksandra Piechota, młoda zawodniczka, śmieje się, że jest szybsza niż piłka. Będzie tutaj razem z Dimitrią rządzić i rozkładać taktykę na pozycji numer 1. Sara Kwiatkowska, to zawodniczka, która jest ciągnięta z Siedlec, gra również w Wołominie, bardzo silna, bardzo mobilna zawodniczka pod koszem. Mam nadzieję, że odnajdzie się w naszym zespole, trenuje już od 2 tygodni i naprawdę fajnie się sprawdza. Mamy jeszcze dwie zawodniczki, jest to Agnieszka Doboszyńska, również obwodowa zawodniczka. Jej głównymi cechami jest przede wszystkim obrona. Super sprawdza się na pressingu, wymęcza zawodniczki jedynki z zespołu przeciwnego, więc to będzie zawodniczka od takiego zadania czarnego na parkiecie. I również mamy Urszulę Kasperską, trójko, czwórka, również od zadań specjalnych właśnie będzie w naszym zespole, tak jak wcześniejsza Agnieszka. I wydaje mi się, że całość tych zawodniczek, 14 osób, wydaje mi się, że jest adekwatna do tego sezonu, ponieważ można tym rotować, ciężko pracują na treningach i wydaje mi się, że naprawdę mogą tutaj fajnie wyjść, jeżeli chodzi o mecze i cały sezon. Serdecznie dziękuję w imieniu kibiców za zaspokojenie ich ciekawości, bo to dla kibiców jest najważniejsze. Życzę, abyście swą grą sprawiali sobie satysfakcję, a właśnie tym wymienionym kibicom ogromną radość. Dziękuję i do zobaczenia już na parkiecie. Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kibice będą super nas dopingować, bo przecież lider z tego słynie. Mam nadzieję, że dostarczymy im wiele emocji, wielu wygranych i będą naprawdę zadowoleni z zespołu, ze sztabu trenerskiego i całego zarządu. Porozmawialiśmy również z zawodniczkami o wielkim powrocie do rozgrywek w barwach PTS Lider Pruszków. Blisko dwuletnie zawirowania wypłynęliście, mówię o klubie, na wierzch. Czy wierzysz w to, iż zdołacie, tak jak dawniej,
z drugiej ligi awansować do pierwszej, może wyżej? Myślę, że gdyby mnie tutaj nie było, to by był znak, że nie wierzę, ale że jestem, to jest chyba najbardziej dokładny znak w to, że wierzę, mało tego, chcę do tego przyłożyć rękę, nogę i każdą inną część ciała i zrobię wszystko, na ile będę w stanie oczywiście, żeby było jak najlepiej. Oczywiście pierwsza liga jest w naszym zasięgu, nie wiadomo jeszcze kiedy, bo do tego jest jeszcze kawałek ciężkiej, bardziej włożonej w to pracy. Natomiast uważam i wierzę, że wszystko jest do osiągnięcia. Ciężką pracą. Wiem, że tu jest super atmosfera, super kibice i można się rozwinąć przy takim trenerze, jaki teraz jest. Wiem, że też wcześniej miałam grać w Liderze Pruszków w pierwszej lidze, ale jakoś nie wyszło, bo poszłam do innego pierwszoligowego zespołu, więc teraz mam okazję i z tego bardzo się cieszę. Niestety sympatycy Liderek muszą uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze mecze podopieczne trenera Jakuba Musijowskiego rozegrały kolejno w Łodzi z ŁKSKK i Lublinie z AZS UMCS. Kolejny również na wyjeździe rozegrają w Warszawie z AKS Zły. Na parkiecie hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Gomulińskiego 4 w Pruszkowie zaprezentują się swoim fanom w niedzielę 25 października o godzinie 17, podejmując drugi zespół MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski.